Józef Mehoffer, rówieśnik, przyjaciel i rywal po pędzlu Stanisława Wyspiańskiego, z którym dzielił w Paryżu pracownię i który, zdaniem krytyków, miał ogromny wpływ na jego twórczość. Ostatecznie obaj artyści wypracowali odmienny styl, a ich drogi się rozeszły. Wyspiański podążył w stronę ekspresjonizmu, natomiast Mehoffer wybrał najbardziej dekoracyjny kierunek modernizmu – secesję. Mehoffer uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę artystyczną, użytkową i litografię. Projektował witraże, okładki, afisze i znaki towarowe, a nawet na zamówienie Narodowego Banku Polskiego banknoty. W grafice Mehoffera pojawia się także ikonografia religijna. Instytut Piłsudskiego szczyci się obrazem ludowej Matki Boskiej Bolesnej na kolorowanej litografii. Artysta przedstawił ją jako niezwykłej urody, zamyśloną kobietę okrytą obszerną chustą, która stara się osłonić promieniejące na piersi serce. Pewność i giętkość konturów, soczyste zestawienia kolorystyczne, wzorzystość szat Marii oraz ornamenty kwiatowe u podstaw obrazu decydują o secesyjnym charakterze tego dzieła. Tworzone przez Mehoffera portrety wyróżniają się ukostiumowaniem modela i niezwykle dekoracyjnym zaaranżowaniem tła. Ich bohaterką była bardzo często żona artysty, Jadwiga Janakowska, która uśmiechała się spod rąd wyszukanych kapeluszy i pozowała na tle ozdobnych tkanin oraz malowideł. Artysta portretował ją wielokrotnie, a obrazy te były odzwierciedleniem rodzinnego szczęścia. Jadwiga była nie tylko bohaterką jego dzieł, ale i modelką, na której Mehoffer wzorował inne postacie kobiece. Wiemy na pewno, że to ona posłużyła za inspirację do stworzenia bohaterki jednego z najsłynniejszych obrazów Mehoffera, Dziwnego Ogrodu. Mając na uwadze, jak bardzo artysta inspirował się jej stylem i urodą, można przypuszczać, że to właśnie jego żona użyczyła swoich rysów Matce Boskiej Bolesnej z kolekcji Instytutu Piłsudskiego. Obraz ten jest jednym z ponad 250 dzieł polskich artystów przechowywanych przez Instytut Piłsudskiego. Więcej na temat zbiorów Instytutu można dowiedzieć się na jego stronie internetowej oraz z kolejnych odcinków wirtualnej serii Kolekcja Instytutu Piłsudskiego, prezentującej najciekawsze eksponaty tej instytucji.